Siema, jestem Marek. Jesteśmy z synkiem, z ojcem oraz Tomkiem Olejnikiem. I dzisiaj będziemy zapisywali małego Karzełka do przedszkola. Jak widać, ubrał się w odpowiedni sposób. Pokaż, jaki masz plecaczek. Bardzo ładny. A ciekawe, co przedszkolaki mają w plecaku? Nie wiem. O, znajduje się tutaj zabawka. Tak? Co? Moje. Kapciuszki masz. A wy zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu. Jest to przycisk do subskrybowania tego kanału. Kliknijcie go tam na dole i wtedy nie przegapicie żadnego filmu. Naprawdę warto subskrybować kanał. To co, idziemy do przedszkola. Idziemy. Ojciec, słuchaj, ty wyglądasz najbardziej wiarygodnie. Jak ja tam pójdę go zapisać, to pomyślę, że bajer. Tak, powiedz, że masz syna, wymyśl jakieś imię, nazwisko, jakieś dane, pośmyślaj. Zapisujemy młodego do przedszkola. I upoważnić ciebie, żebyś mógł odbierać, bo ja nie będę po niego ciągnął. Dokładnie. Zapraszam do oglądania. Udajmy się najpierw do dyrektora przedszkola, żeby zapisać Karzełka. Ale czekamy, będzie problem. Tam na macie to będzie na ciebie. Po prostu z operatorem i niech on nagrywa tak z dołu, nie żeby film z tego był. Na pewno tak zrobimy. Chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witam pana. Chciałem zapisać syna do szkoła. Tak. Nigdy tego nie robiłem. Jest troszeczkę niegrzeczny, ale nie jest tak grzeczny. I bym chciał, żeby, bo ja długo pracuję bardzo, chciałbym, żeby go brat odbierał. Brat już jest pełnoletni, ma niedawno skończył 18 lat i będzie go tylko on odbierał. Ja lub brat. Chciałem się zapytać, jak to finansowo w ogóle wygląda u pani? 800 zł miesięcznie. Tak. Plus 300 zł wpisowe. Dobrze. A jedzenie jest już jakiś tam w tym? Nie ma jedzenie, bo nie trzeba kanał pakować? Jedzenie też. Obiadek, śniadanie, podwieczorek, wszystko będzie zapewnione dziecku. Tak. I jest bardzo pokorny, także w ogóle widzi pani, że jest grzeczny. To może pani na pogadę? Na pewno chyba... jest grzeczny? Jest, no jest nie bardzo, tak, ale jest grzeczny. Bo wygląda na takiego. No tak, właśnie. Ale szalonego. Już się poprawia. Już się poprawia. Może pani pokazać, jakie są warunki? Jasne. No to chodź, młody, zobacz. Chodź. Nie, no, teraz. Jak masz na imię? Przeciągam się, witam. Maciek się wstydzi, ja cię, no. Maciek, zobacz, to będzie twoja nowa sala. Udało się brata zapisać? Tak, mam zapisane. O właśnie, to jest mój syn. To ja będę odbierał. On będzie odbierał. No to chodź, zobaczycie. Tutaj jest toaleta, proszę bardzo, zobacz. 800 zł. Tak, i 300 za wpisowe. Przelewy można zapłacić za to. Można płacić, no, tak. I byśmy w zasadzie młodego zostawili od dzisiaj. Dzisiaj? A może najlepiej na 2 godzinki na początek. Ewentualnie możemy tutaj po prostu z nim zostać, żeby czuł się bardziej komfortowo na ten pierwszy dzień? Jedna osoba tylko. Bo pani się boi, że jest grzeczny trochę. Wiem, że nie jest super. Jak chcesz, to zawsze go przypilnuję, jestem bratem. No i tak. Sobie zostali dzisiaj. To oni, oni też śpią w tym ciągu dnia? Tak, śpimy w ciągu dnia. W ciągu dnia śpimy. Tak. Idziemy na spacerek od 12. A, to jest super. Na plac zabaw. Ciocia już się poznała, więc to wiecie co, nie gniewajcie się, ja mam kurde kupę roboty. Ja jadę do roboty i po prostu ten, i zostawiam ciebie. Przelejemy pieniądze w takim razie, a my go dzisiaj zostawiamy. Dobrze. O który trzeba go najpóźniej odbierać? Bo nam zależy, jak najpóźniej, bo on nam przeszkadza. Zostaw. Do 17 mam otwarte przedszkola. No to my będziemy go 17 odbierali, tak? Nie wcześniej, nie? Super. Dobra, to pani bardzo dziękuję. Dziękuję. Miło poznać. Trzymaj się, młody. Cześć, na razie. Widzimy się później. Nawet buziaka. No to na razie. Co, Maciuś, chodź, przebierzesz buty. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. To nie jest w żaden sposób ustawione. Naprawdę udało się zapisać Maćkę do przedszkola. Dali, że się ogoliłem. Gadaliśmy z panią. Powiedziała, żebym i póki co ja się nim zajął, żebym go oprowadził po przedszkolu jako starszy brat. Tak więc, no cóż, Maciuś, przebieraj kapciuszki i lecimy się bawić, tak? Później zjemy obiadek. Gdzie zostawiłeś? A tam będziesz miał swoje specjalne miejsce. No tak więc, udało się załatwić przedszkole. Zapisaliśmy Karola do przedszkola. Jak widziałeś już Karola, który jest w przedszkolu? No, siebie kilkanaście lat temu. Ale kilkanaście lat temu. A teraz masz 18. To przebieraj kapciuszki i lecimy się bawić. Ty, jak to? Moja półka. Wiesz co? No to musisz znaleźć jakąś wolną, nie? Nie ma wolnej. No to nie wiem, weź zabierz ja jakimś dziecku. No to mówię, sam zrób. Nie, tutaj, zobacz, Julię weź, wyrzuć. Dobra, już się sam. O, tutaj, patrz, Mateusza dzisiaj nie ma w przedszkolu. To ja będę za Mateusza. No, później zmienimy nazwę. A co byś chciał tutaj mieć narysowane? Karła? Czy zostaje ten list? Karła, proszę. Karła narysujemy później. No. Dobra, to w takim razie pani powiedziała, że twoja jest tam sala numer 2, tam gdzie byłeś. I zobaczymy, jak to tam wygląda. O, dawaj telefon. Gdzie? Teraz jest czas na zabawę, a nie na telefon. Ale tu jest telefon. No nie dostaniesz telefonu. Dlaczego? No, jesteś w przedszkolu, tak? Słuchaj, musisz przede wszystkim sprawdzić, co tutaj się znajduje. Masz kącik kreatywności. Pan banana? A nie, kącik kulinarny. Jak się podoba w przedszkolu? Mi się nie podoba. A wiesz, że odizolowali od ciebie wszystkie dzieci? Też bym tak zrobił. A wiesz co? Oni chyba wiedzą, że ty jesteś Karol. Tak? Dobra, co tam gotujesz? Chleb robić, tak? Zajebiście. Wody nie ma, gościu. No to wiesz, to musisz przynieść wodę. Patrz, masz tutaj kącik kreatywności. Tylko... Może kolejkę? Nie, no serio. To są jakieś rysunki, możemy kurde, nie. Co jeszcze masz? No zobacz, co się tutaj znajduje. Dawaj, ja kolejkę.
Ułożysz kolejkę? Tak więc Maciuś układa właśnie kolejkę i zobaczymy, jak mu wyjdzie. Ułożyłeś klocki? Czemu nie ma z tą żadnych dzieci, powiedz? Celowanie. Że co, że... A sprawdzałeś inne zabawki już? Nie. Czemu to nie chce jeździć? No bo zepsułeś. Zostajesz tutaj na dłużej? No, może. No, my cię tutaj zostawiamy. Na ile? No, na 8 godzin, tak? 8 godzin? No. Tylko dzisiaj? Czy codziennie? No, codziennie będziesz tutaj siedział. Co? No, udało się zapisać cię do przedszkola. Jestem tu zanudzona na śmierć. Ale nie wiem, czy to jest normalna procedura, że jak się zapisuje dziecko do przedszkola, to najpierw trafia do izolatki, a dopiero później trafia do dzieci, bo tutaj zaginęło osobną falę. Nie wiem dlaczego, dlatego może, że ja tu jestem. Co znalazłeś ciekawego jeszcze? Ale masz mikrofalę, człowieku. Czy to jest piekarnik? Masz, ale masz kasę. No to słuchaj, masz swoją książeczkę, tak? Co tam kupiłeś sobie? A tam jest ten. Lego. Pistolet chyba. Pistolecik też masz? A jak ci inne dzieci zabiorą zabawki, to co zrobisz? Ja sobie nie dam zabrać zabawki. A co będziesz robił? Będę się bił. Ale tak w przedszkolu? No. Wiesz, że masz większe szanse. Weź, bo ja trochę chyba za mało lat mam, żeby to składać. Za dużo części. No nie, no patrz, wsadzasz to tutaj i masz zabaweczkę. Działa, tak? A co, nie chcesz porysować w gazecie? No człowieku, jesteś w przedszkolu. Dobra, ale... Musisz się przyzwyczaić. No masz chociaż do strzelania tutaj, czy puste? No puste. Dobra. Co ci dali? Nie masz strzałek? No nie ma. No to pakował. Och ty. I co, działa? Ty, a wiesz, że będziesz musiał tutaj spać. Co? Będziesz musiał tutaj spać. Jak to? No powiedziała, że o godzinie 12.20 masz spać. Co? No, że masz się położyć o godzinie 12.20. Ale tu? No za 10 minut. I że masz 2 godziny spać. To się chyba nazywało leżakowanie. No leżakowanie, masz leżakować. Za 10 minut. A to nie leżakowało się po podwyciachu? No nie, no powiedziała, że o godzinie 12.20 masz się położyć spać. Przecież ja niedawno wstałem. To dlaczego ja mam iść spać? Dobra, ja muszę iść do nieba. I co? No, masz takie toalety, nie? To jest to prosty, zobacz. Ja się zamknę, to i tak mnie widzisz. No co nie fakt. Kurde, bele. Nie, kurde się, nabiegłem. No, wystaje ci trochę głowa. Dobra. Pamiętaj, 5 minut, idziesz spać. Dobra, ale byś kopię, no ale powiem wam, że toalety naprawdę są zajebiste. Jak na przedszkole, jest naprawdę elegancko. Garza, weź się schowaj bardziej, bo nie chcę tego widzieć. Ty, a nocnika nie chcesz? Jest. No są nocniki. Nie. Tutaj masz. Można z nich chyba korzystać. Chcesz? No podaj, pokaż. No to weź se. Podaj. Masz. Podaj. Na pewno można? No można. Chcesz to, ja jestem klientem. Płacimy 800 miesięcznie, to wymagamy, co? No, wymagamy. To ogólnie to chyba na to. Co? No dzieci na ten śpią. Nie, przecież jak się leżakowało, też dostało. No gdzie się leżakowało? Śpiwu. No w przedszkolu. Na takim gdzieś spałeś, człowiek. Nie, śpiwu się dostawało. Dobra. I leżał każdy obok siebie. Ja nie będę na tym spał. A na czym chcesz spać? No śpiwu. Ale ona powiedziała, że masz iść spać o godzinie 12.20. A która jest? Dobra, masz poduszkę. Zobacz, dali ci poduszkę, lecisz w gimę, tak? No nie ma innej. A ile muszę spać? 2 godziny. Ile? 2 godziny. Zawsze była godzina leżakowania. Nie było 2 godzin. Nie, no ale powiem, że przy szkole bardzo mi się podoba. Jak najbardziej. Jeżeli się nie zorientują, że zapisali Karła do przedszkola, to po prostu tutaj zostanie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest po prostu okres próbny. A jak ty myślisz? Co? Że przyjęli cię na jeden dzień bez sprawdzania, kim jesteś po prostu. No bo w zasadzie żadnych papierów nie podpisywaliśmy, tylko poinformowali o tym, ile to kosztuje, poinformowali o tym, do jakiej grupy może dołączyć, ale nie sprawdzali nikogo z dowodu. Nie sprawdzali, ile on tak właściwie ma lat, tak więc... Co? Zostajesz tutaj, nie? No idę spać, bo już nie wstanę. Przyjedziemy po ciebie później, tak? Tak więc, to by było na tyle. Ja uciekam, Karzełek zostaje w przedszkolu. Mi się bardzo podoba. Powiem wam, że chętnie bym tutaj Karła zapisał, żeby nam nie przeszkadzał w domu. Chcesz zostać na dłużej? To zostajesz tutaj. No tak więc, jeżeli uda się zapisać i jakimś cudem nie zorientuję się, że on ma 18 lat, no to jak najbardziej je zapiszemy. Dobra, słuchaj, udało się. Co się udało? Zapisaliśmy Karła do przedszkola. Zostaje tutaj? Tak. Zobacz, tutaj nam ma własną półeczkę. Póki co jest Mateusz, ale stwierdził, że Mateusza wygoni i po prostu on będzie miał tą swoją półeczkę. 800 zł miesięcznie, 300 zł pisałego. Jeżeli nie zorientuję się, że to jest Karza, to będzie tutaj. No i mamy spokój od niego. No będzie siedział sobie po prostu codziennie od godziny 8 do godziny 16, tak działają przedszkola? 17. Do godziny 17, a później będziemy z nim nagrywać filmy. Także w najbliższym czasie możecie spodziewać się, że będzie mniej filmów z Karłem. Chyba, że to jest okres testowy i jednak nie zostanie tutaj. Tak więc, do zobaczenia. No jest.
ode mnie, co? To są dzieci, no bo wsadzili mnie do jakiejś grupy. No poszedłeś do normalnej grupy, tak? Ale no, głupie biegali mi pod nogami. Ale nie, ja tam nie chcę być, proszę. A co ty myślałeś, że sam będziesz z dziećmi? No sam chciałem być. No sam mogłeś być ze mną. To było okres testowy, ja się pytałem pani, że 2 godziny nie mogę już z tobą spędzić, a później ci oddadzą do grupy. Jak byłeś dziećmi? Nie, fajnie. Ale co się stało? Biegałem pod nogami takie o... Ale przecież ty tam 5 minut byłeś. No i co? Nie chcesz tam być? Nie, bo nie, ta grupa jest jakaś dziwna. Nie, ja tam nie idę, nie. Idziesz. Nie. Idziesz. Nie idę. Idziesz. Nie. Olejnik, wiesz, nie pójdę tam. Odejdź. Idziesz do przedszkola. Nie, to mnie interesuje. Jesteś upierdliwym dzieckiem. Ja tam nie idziesz do przedszkola. Nie chcę tak do przedszkola. Na siłę. Nie. Jak małe dzieci, tak? Nie, i pójdę do przedszkola. Czekaj, w porządku, tak, tak. Do przedszkola nie chcę. Nie. Idziemy. Ja nigdzie nie chcę iść. Chcesz iść. Nie wracam. Będziesz się bawił z dziećmi. Nie. Idziesz. Ja nie chcę. Dobra, tak więc. Nie. Każe już zaczął sprawiać pierwsze problemy. No weź, zaczął no proszę. Ja już będę grzeczny. Panie, szkola uciekł. Ja już będę grzeczny. Uciekł z przedszkola. Proszę. O, mówię do ciebie, uciekł z przedszkola. No uciekł. Potrzebujesz pomocy. Tak, później wróci do przedszkola. No. No. Uciekamy do przedszkola. Nie. Ja nie chcę. Idziemy? Nigdzie nie idę. Do przedszkola idziesz. Nie. No i uciekł. Ja cię dogonię, ty draniu.